Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Witajcie detailingowy dziadzia, Black Auto Cosmetics i Tar Remover, Tar and Glue Remover, preparat do zmywania smoły i kleju. Cóż mogę o nim powiedzieć? Bomba. Naprawdę bajka. Tani produkt, bezpieczny przede wszystkim i tu jest nawet napisane, można stosować na lakiery, szyby, tworzywa sztuczne. Naprawdę nie robi bałaganu, dlatego pokazałem to na folii carbon. Miałem wrzucać jeszcze na felgi, ale już mi się... Znaczy nie chciało. Wrzucałem, ja go testowałem na felgach, nie nagrywałem. Nie robi bałaganu na felgach. Tak jak zrobił mi to Detailers Magic, niestety, szkoda. Tamten to jest killer. Produkt, którego ja osobiście się boję. Znaczy boję. Do punktowego na szybko może ok, ale i tak nie stosuję, bo... No mam obawy, no rozrabiał mi. Zresztą propozycja filmu się pojawi. Tu tego problemu nie masz. Naprawdę mega bezpieczny produkt. Minusy tego produktu. Krótko siedzi.
szybko wysycha. Tu jest napisane, że minuta. Tak, minuta i już pędzlujemy i dorzucamy. On tak jakby się szybko kończył, taki wysycha. Smołę zbiera całkiem ciekawie, całkiem fajnie, rozpuszcza ją jak najbardziej. Nie jest to typowy killer, gdzie zarzucasz i siedzi powiedzmy 3 dni i on tam, ta smoła znika. Nie. On jest bardzo fajny do odtykania powłok. Jest mega bezpieczny. Na plastiki naprawdę rewelacja. Nie masz się co obawiać. Do odtykania powłok jest bajka. Kolejna rzecz. Potrzebuje też troszeczkę, to jest drugi minus, potrzebuje też troszeczkę dłuższego wypłukiwania. Troszeczkę trzeba się bardziej przyłożyć. Pomimo, że tak szybko wysycha, nie jest taki aż tłuszczy, bo niektóre produkty są rzeczywiście takie gęste, ten nie. Moim zdaniem cena jakoś bomba. Bomba, naprawdę rewelacja. Ja go z czystym sumieniem polecam do odtykania powłok, naprawdę. Do takiego czyszczenia jakiegoś, powiedzmy, do odetkania właśnie o powłoki, wosku sobie tam zarzucić. Nie bój się tego produktu, jest mega bezpieczny i za to go właśnie lubię, że zarzucasz go sobie, nawet niech ci poleci na szybę, na uszczelkę, nie zrobi ci bałaganu. Także ja osobiście z czystym sumieniem go polecam. No dobrze, moją opinię znasz na temat tego produktu. Kolejny produkt od Shine Chemicals, tak naprawdę, który jest kozak. Nie trzeba wora pieniędzy, żeby znaleźć coś fajnego, co mnie bardzo cieszy. Takie właśnie smaczki lubię. Fakt, butelka nie wygląda, atomizer dorzuciłem taki, jaki miałem, tak żeby... A, i co lepsze, to jest tani atomizer, który na przykład Detailer Smeczuk zniszczył mi od razu za pierwszym razem. Ten nie, ten tu siedzi, ja nim psikam. A, i wydajny produkt na maksa. Naprawdę. Ja już tu felgi obleciałem, kilka paneli na karbon. Zobacz, było do... No, nie ubywa go prawie w ogóle. Naprawdę wydajność mega. No dobra, dzięki za obejrzenie. Ja się z Tobą żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!